Hej, z tej strony Eleven, to jest FNAF World. Nie spodziewaliście się tego na moim kanale, pewnie zastanawiacie się, o co chodzi, że FNAF World nagle wraca wszędzie, bo Łeza nagrywa, bo mu kazałem. Historia jest prosta. Byli u mnie znajomi, nie mieliśmy co grać, stwierdziłem, o, FNAF World jest na Steamie, bo ja jeszcze jestem z tych, co mają FNAF World na Steamie. Ściągnęliśmy, pograliśmy trochę, fajnie było, spoko. Znajomi pojechali, zacząłem sam grać dalej. Poszedłem całą grę na hard mode, znaczy całą, no nie całą, nie przechodziłem tęczy. Pokonywałem i tak dalej. Pewnie zastanawiacie się, co my tu robimy, skoro przeszedłem sobie go sam grę we własnym zakresie i w ogóle mogłeś streamować Eleven? Nie wiem. Mogłem, ale to nie zrobiłem. To jest FNAF World Randomizer. I do wielu gier zrobią randomizery typu wszystko, każda akcja, którą robi w świecie jest inna. Kiedyś graliśmy z Kitsune w taki mod do Minecrafta, że każdy blok, który skopaliśmy, był zamieniony z innym blokiem. Więc na przykład wykopując trawę mogły wypadać diamenty albo bedrock. To jest tego samego rodzaju randomizer. Wszystko jest losowe. Części w sklepach są losowe, części jakieś tam... Twój team jest losowy. Ich spele chyba są losowe, ale nie jestem pewien. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Hard mode, lecimy. Zobaczymy, ile wytrwam. Nie wiem, czy to będzie seria, czy to będzie jako jeden run. Zobaczymy, ile wytrwamy. Chociaż nie, będziemy żyć, jak zginiemy. Dobra, zobaczymy. Z tego, co wiem, za każdym razem, jak będziemy walczyć, to będziemy mieli inny team. Ja bym spróbował... Czekaj, co? Okej, ta gra jest bardziej pomodowana, niż mi się zdawało. What? Ej, tego nie było w planach. O kurde, zaraz. Wiem, że wygrając tę nigerkę 5 razy możemy zdobyć tą perełkę, co nas trochę leczy, więc to będzie mały... A small price to pay for salvation. To nam się przyda na pewno. Więc ja sobie to wygrinduję teraz. Chociaż... Okej, zarobiłem teraz na to. A, to nie wygrinduję. Uciekaj! O kurwa! Co to było? Poprawiłem trochę, światło było za ciemno, ale holy shit, co to było? To? A nie, to jest bardzo zły spell do tego. To jest bardzo zły spell do tego. Sludge. Toxic Bite. Nie do końca pamiętam, jak to działo. Chyba trzeba będzie znów wiać. Chyba, że jestem coś powerful w drugim teamie. End the army. Strzelajcie, force and relajcie cały czas. Let's go. Jumpscare. Stójcie w miejscu. Okej. Gloomsong. Jumpscare. Postcheese mógłby być dobry, ale... Nie stoi w miejscu po prostu. Dobra, zarabiamy powoli pieniądze. Levelujemy! Ale czy da mi cokolwiek levelowanie, skoro... Nie, zamienia mi teammate'ów, ale chyba oni mogą dalej zdobywać level. Więc to jest chyba ten plus. Tylko... Pytanie brzmi... Czy... O nie... O nie, błagam. Ja zapiszę to może, póki mogę. Wezmę te pieniądze. Idziemy jeszcze wygrindować to. Jasna dupa, co to jest za gra. O nie. Nie, bo tak blisko. Still sad. To ja teraz. Again. Nie kliknąłem nic. Moje pieniądze! Intrygujące. Z więcej pieniędzy będziemy chcieli je zbierać, bo... Tak. Endo Army będzie strasznie silny teraz. Ten Springtrap się często trafia. Kto jest na drugim teamie? Zaraz, ale oni są... Okej, to ich nie zmienia tak często. Oni byli ostatnim razem też. Widzę, że poza tym, że to jest randomizer, zostało trochę poprawek wprowadzonych do gry, na przykład muzyka się nie lupuje ciągle. Oh! To od razu mnie tepa tutaj, bez tego podpoziomu? Okej, czyli to nie jest brane pod uwagę jako taka bardzo poważna gra teraz, okej. Wiem, że tutaj jest boss za tym. Chyba sobie z nimi damy radę. Okej, to jest chyba... Ten randomizer jest chyba overpowered trochę, albo dostałem takie postacie. O nie!
Zaraz, oni mają inne spele. O nie. On zabił go samym jumpscarem. O-o. Zakładam, że dużo... Może uciekajmy, a nie możemy. Okej, okay. Megabyte. Okej, to jest przegrane, to jest absolutnie przegrane. Zapomniałem, że bossy też będą losowe. Holy shit, this is impossible. This is impossible. Buba! Buba, no! Czyli zakładam, że teraz będzie inny team, prawda? Stop calling me watermelon. Zastanawiam się, jak dużo pamiętacie w ogóle z tej gry. Na zasadzie... Tu mi nic nie... Uciekajmy. Dobra, nieważne. Zastanawiam się, jak dużo pamiętacie z tej gry. I ja tutaj będę mówił o różnych spelach i tak dalej, a... Sam nie pamiętałem wielu z nich, dopóki nie zagrałem sam od nowa w tę grę. Dużo rzeczy nie pamiętam. Te dziwne fioletowe cuśka, które są tam w tym całym... Liar, czy jak to się tam nazywało? Nie pamiętam, jak się tam dostać. Nie pamiętam, jak się tam dostać w grze. I wiem, że tam była tęcza, albo coś z tym związane. Nie pamiętam do końca. Pamiętam, jak zrobić normalny ending. I w zasadzie tyle. I tam z tym Ultimate Consequences i tak dalej, takie tam. To... Co to są za ceny? Czy u nas tutaj to co zawsze tylko ceny są losowe? Hell no! What? Dobra, to umówmy się, do bossa nie idzie... Ej, możemy pójść tutaj, w ten sekret. Możemy zebrać... Ej, zaraz. Dobra, to jest do przegadania. Czy nie mogę pójść tutaj? Gdzie mogę pójść? Mogę pójść na lake tam? Czy... Gdzie mam tym dojść? Nie pamiętam. Po prostu przetrwajcie, po prostu... Przeżyjcie. I chyba można tą skrzynkę tutaj zdobyć, tą, nie? Block jumpscare. To będzie przydatne. Chips, od razu to ogarnę. Bites. Party. Z party wiele nie zrobię. Czy było więcej skrzynek, które można zdobyć z tego punktu, czy to tak tylko po jednej, bo nie pamiętam. Mogę Endo Army dać. Ja myślałem, że te cupcake'i leczą więcej. Not good. Not good. A może? Okej. Okay. Trochę zarobiliśmy, trochę ekspa dostaliśmy. Exp, z tego co wiem, w tej grze zwiększa tylko zdrowie. Będą dłużej żyli, I guess. That's good. Przejdę się po granicach tego i zobaczę, gdzie jeszcze mogę zajść. Dobra, wychodzimy stąd. Holy fuck. Not good. Not good. Dobra, to idźmy po obiektywy dalej. Jednego rozkwasimy. O ile nie zabije Springtrapa. Pushtrapa. End Army. To jest dobre, bo to strzela ciągle, nawet jak oni zginą. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, ktoś w naszym zestawie... Mamy zrandomizowany team na początek. Lata pomiędzy spelami, które mają członkowie tego teamu, które mam zaaplikowane. Jeżeli dobrze rozumiem. To by miało sens. This doesn't seem very good. Spróbujmy to zdobyć. Musimy trochę ich podekspić, więc ja będę z nimi walczył. To może trochę zająć, ale mam nadzieję. A może tutaj byłem? Może? Tak, bo tutaj zginąłem ostatnio. Yeah. Endless strength. Dawaj mi ten chip. Lecimy. Feeling empty inside. Aha. Familiar feeling, buddy. Chłopaki. Neon Wasp najtańsze opłaca się, czy nie bardzo? Kup
właśnie te dwa. One trochę pomogą. To może być jakikolwiek boss ever. To może być... To może być El... To może być ten, nie El Chip, jak on się nazywa? Chipper. Porkpatch. To jest całkiem źle. To całkiem źle. This is pretty bad. Po 500 damage'a i to nie robi mu nic. Potrzebuję hot cheese. Potrzebuję hot cheese. Uciekaj. A, nie żyję. Dobra, I'm dead. I'm basically dead. Hot cheese! Rainy day. Bite 2, okej. Okay. Ten hot cheese tylko coś nie bardzo bije. Nie ma szans. Oopsies. Oopsies. Some things can't be made cute. Wiem. Patrzę w lustro. Czasami. Jakaś rybka chce spłynąć na dno? Jakaś rybka może chce... Nie! Zaraz, czy to będzie za każdym razem ten sam boss? O, w mordę, to jest problem potencjalny. Musimy expić. Musimy expić, zdobywać nowe postacie, zdobywać HP, żeby móc ich przeżyć jakoś. I guess. No, będzie troszeczkę przejebane. Ej, a mogę pójść do halloweenowego tego terenu? Bo to było chyba tutaj. Weźcie mnie stąd, pomocy. Mogę stąd wyjść. Ale co jeżeli tu będzie coś? Przysięgam, to był halloweenowy update. Normalnie. Ta gra jest trochę bardziej zmodowana niż tylko randomizer. HP! Uciekaj! Wsteczny! Aha! To jak ja mam tutaj cokolwiek przejść, skoro... To jest boss drain za 5000. Przydałby się, ale musiałbym wyfarmić 5000. Auto Mimic. To jest absolutnie potężne. Co? The Mimic! Z tych już nie zarabiam za dużo. Makes sense. Fucking defecate through the roof. Shields block base damage from all attacks. Base damage, co to znaczy? Ta gra nie wyjaśnia, czym jest base damage i inne rzeczy, tak by. To się nie dzieje w FNAF World Industries. Mogę pójść jeszcze tutaj. Okej, Mimic i Bad Pizza combo może być potężne, nie mam pojęcia jakim prawem Bad Pizza tyle łupie. Okej, fuck. No Toxic Bite, oh fuck, Bad Pizza miało być, on do armii, o nie, wiem sądzę. Dumpsker, stój w miejscu, już połowy zdrowia nie masz, okej. Bite wujka. Bite 2. Dawaj, mamy szansę. Fajnie, że widzimy jego HP teraz zacznie. Rainy Day 2 jest potężny, jeszcze z Mimikiem. Dobra, zajebiście.
Dammit! Nie mogę teraz tego zrobić, bo jest późno. A, przepraszam najmocniej. Czy mogę teraz dodać go do party? Neon Wall on ma. Megabyte, dobra, to jest spoko. Mam ci Surprise Ball Barge'a. Myślę, żebyśmy tego wyrąbali i dali tego zamiast niego. Okej. Okay. Zobaczmy, co się stanie. Ten Neon Wall może nam actually uratować grę. Na razie zejdziemy do kopalni. I teraz w kopalniach... Zapomniałem, w których było co. No, tu można się dość sporo przejść, z tego co pamiętam. Okej. Ciebie to możemy sklepać chyba. Jesteś sam. Dostajesz serię jumpscarów na mordę. I to jest bardzo pożyteczne, że widzimy, ile poszczególne ataki zadają damage'a. Nie wiem, czy tak było normalnie. Mam wrażenie, że w normalnym na Worldzie nie wszystkie ataki mają pokazany damage. Co jest dziwne. Chciałem megabyte zrobić. Mimic Ball. A, zaraz. On też miał mimika. Okej. Okay. Pizza Wheel 2, ale to nie robi tak dużo. Bald Pizza, to robi sporo. Kolejne Bad Pizza. Było jeszcze jedno. O nie, Cupcake. Bad Pizza. Dawaj, tu musi dobić. Neon Wall. Nie jest za dobrze. Uwielbiam, że to jest atak z jednym przeciwnikiem, który jest trochę dalej w grze. I absolutnie... Oh fuck. Najwyraźniej nie byliśmy w stanie go dobić. Myślałem, że jednego to możemy przynieść na klatę. Jakby, ja wiem, że on jest daleko w grze, ale what the heck, bro. Perełka. Mamy to! We Windows! Are we getting down to business? Hell yeah, we are! Oh, for shit. Ale cipki są. Cipencje, nieźle. Co ja gadam? Co? Co? Dobra, jak rozbieramy po prostu pieniądze. Czyli 5000 na boss drain. Kombo Neon Wall i tych Endo zespawnionych to jest dobre kombo. To jest jedno z najlepszych kombo, jakie moglibyśmy mieć. Wiem, że najmocniejszy to jest chyba Jack-O-Lantern Bonnie, że on jest absolutnie broken from start to finish. Ale to też jest good. To też jest good, że mamy jakiś defense, mamy coś, co ciągle bije poza Hot Cheese, bo Hot Cheese to tak różnie. Moje włosy to też jest random. Spierdalaj. Ho! Chyba troszeczkę... popuściłem. Nie mogę tam iść. Mogę spróbować... Okej, mogę spróbować... Nie ma... Jeszcze raz ją muszę wygrać, bo chyba to był czwarty raz, nie? Fuck shit. Jeszcze raz muszę wygrać. Okej, okay, poprosimy kolejnego. Co? Opa. This isn't good. This is pretty not good. No, Neon Wall nie zdążyło wejść. Was that the bite of 87? What? Nie, zobaczyłem swoje minę i po prostu mi się tylko z tym skojarzyło, ale what the heck? What was that damage, my dude? To spróbujmy.
Stoką, to nie jest chyba tak źle. Tylko nie wiem, czy to jest ten mocniejszy. To jest chyba ten mocniejszy, prawda? To jest ten mocniejszy, prawda? To jest ten mocniejszy. Jak chuj. Oh jeez. Oh jeez, na bossów jest najlepszy. Czy no, na początku jest tak przynajmniej. To jest ten cięższy. To jest ten pod tym padlockiem, prawda? O, ma escape key, o, ma escape key, o nie. Posiadam problem. Mogę sobie zdobyć tą perełkę, ale chyba nawet to, że ją zdobędę, to mnie nie odratuje, bo to leczy tyle, co nic. I'm gonna try anyway. Wygrałem to 5 razy, czy to miało być 10 albo coś? Chyba, a może ja źle liczę. Chyba do pizza ile bije. Holy fuck. Absolutnie busted jestem. To jest niewiarygodne. Never mind. Spróbuję jeszcze raz, I guess. O, on leci na dół, on leci na dół, on leci na dół, on leci na dół, leci na dół, leci na dół. Mamy to. Trade offer. Nie, to nie. O, dawaj mi tą perłę. To jest za 10 gier, prawda? Dobra, to by było 7? Ja literalnie nie wiem, gdzie mam iść. Ja nie mam gdzie iść, jest wszędzie tak ciężko. Biorę 2000 na ten boss drain 1, bo on jest chyba ten taki... nie, czy on jest słabszy, czy on był taki middle? Medium tier. Nie jestem pewien nawet at this point. O nie, tylko nie mam screw, o nie, tylko nie mam screw, o nie. Zalkadowałem na chwilę, już mi rozkręcali, czyli zaraz. Unscrew, błagam. Chyba nie mam unscrew. Ale jest pokonable, pokonable. Czy ona się leczy? Ona się leczy. Ona się leczy! Co? Wylecz to! Bad pizza tam było. Dobra, mam ją. No, I'm still broke. Ale nie wiem, czy to będzie ciekawy film. Ja mam tylko nadzieję, że Kitsu to jakoś dobrze zmontuje. Inhale my tongue. Mamy to. Oho. Moonwall. O nie. Czy mogę dostać coś, co bije? Na razie jakiś damage? Mogę? Mogę damage? Czy mogę coś, co zadaje damage? End army. W końcu. O nie. Dobra, oni go dobiją może. Zresztą drugi team, dobra. Neonwall nie kliknąłem, nie kliknąłem, Neonwall. Tombstone, jumpscare byłby dobry. Tombstone też. Nigdy nie przestaniesz płakać. Chyba. Zabijcie go. Kim! Zgubiłem myszkę. Rainy Day 2. Błagam. Błagam! To było za bliskie. To było absolutnie za bliskie. Kliknąłem pewnie z rzeczy, mogę kliknąć jumpscare, ale to było za bliskie. Daliśmy rady. Daliśmy rady. Daliśmy rady. Gift boxes. Zesram się i pierdnę. Zdefekuję. Cupcake birthday waterhouse. To jest trochę useless. Sorry. To jest dobre. Bad pizza jest fucking. Hot cheese, taki sobie. Jumpscare jest dobry, ale... Gift boxes. Dobra, zaczyna nam się robić całkiem skurwysyński team. O, mamy kandydata. Ale to było łatwe, ale to było łatwe. Holy shit. No to ile jeszcze do tej perełki, no? Bo zaczynam być w miejscu, kiedy ona mi się za bardzo nie przyda.
Jezu, te ceny tych armorów będą takie ciągle? Naprawdę? One musiały wzrosnąć, ceny tych armorów? To jest to fair. O, Mystery Box przecież randomizuje członków drużyny. Escape key. Nope, okej. Oni też mają escape key. A nie, zaraz, a Mimic? Ten Mimic. Tak. Problem z tym odgłosem The Mimic to jest taki, że jego trzeba zrobić głośno. A ja próbuję go zrobić tak na wpół głośno, ale cicho. I to nie wychodzi. Reaper? Oh man. Nie, nie bierzemy Reapera. On ma, jak to łezek nazwał Jasiu, on ma szansę pierdolnąć, ale za małą, żeby mi się mogło to przydać, bo mnie kończą w sekundy, zanim on będzie miał szansę, mieć szansę na trafienie tego. Nie opłaca mi się teraz. Czy ta zła pizza zawaliła mu 60? To jest dick move, to jest dick move, to jest dick move, to jest dick move, paskudny. On jest król dwójka. Myślę, że go po prostu rozkręcę. On jest król jeszcze raz. No musi go rozkręcić. What do you mean? Uciekamy, 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 nie wyrobimy, uciekamy. Czemu on z król nie zadziałało? On z król dwójka ma 50... The fuck? Czy naprawdę nie mogę od niego uciec? Toxic Bite mu nic nie robi. Okej, okej, I guess, okej. Że Unscrew dwójka 4 razy na niego nie zadziała. No nie, nie 4, bo tam zduplikowało ten Unscrew zwykły jeszcze. Troszeczkę suspensjonalne, jeżeli by ktoś mnie zapytał. I'm getting good at this game. Ja się muszę przejść po nich wszystkich, zobaczyć co oni mają. W tym, ten sklep jest Dogshit, to muszę zapamiętać, że on jest taki mój. Boss Drain X za 5000, może uzbieram na to. Bo to wydaje się być potężne. Oni też. Spróbujmy. Golendo! To jest ten tajemniczy boss, który służy do zarabiania. Ale nie pokonamy go teraz, nie ma szans. Czy za każdym razem jest inny boss? Robiłoby sens, bo jakby się trafił faktycznie jakiś podziemny boss, to by nie było szans go nigdy pokonać. Ale on jest skurwysyny mocny, tego nie pokonamy teraz. A jak się wyrobimy, możemy tu iść jeszcze raz, spróbować innego bossa i będziemy mogli przejść tak dalej. Okej, okay. Dobra, czyli to robi trochę sensu. To by się przydał, byśmy z niego zarobili chyba z 1000 golda. Ale no nie. Nie pamiętam, czy ja tego bossa odkryłem w ogóle, jak grałem na Holda przedtem. To kilka lat temu. Odkryłem go dopiero teraz, jak gdzieś wyczytałem na forach, gdzie go można złapać. I że to jest easter egg, który sobie uchodzi gdzieś na mapie. I trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, żeby można było z nim walczyć. Jest! Ale to było dobre! Ej, dalej mi nie daje tej perełki. Co jest to? Trzeba 10 razy? Czy jak? Bad pizza, koniecznie, koniecznie, koniecznie. Bad pizza jeszcze raz. Jam Mimic! Dobra, leży. Escape key, o nie! Mamy escape key teraz w teamie. Dwa razy. Już był? A, był przez Mystery Boxa, nie trafił ani razu. To XD. Nie! Hamuwa w chuje. Dobra, spróbujmy bossa jeszcze raz. W końcu się trafi ktoś prosty. Na przykład... Scott! Co nie? Ej, to jest actually doable. To jest more than doable. Okej. Okay. Next you mean to jumpscare. Dobra, wiecie co, wezmę tak. Ten jumpscare nie, albo się nie zdarza za często, albo on mnie ratował tyle razy dupę i go nie doceniałem, więc najwyżej to zmieni. O nie, tylko nie to! No!
Ale stonks. Ale stonks. Absolutnie. Ojej. Ojej. To tego się nie spodziewałem. Co? Co? To był bardzo paskudny troll ze strony gościa, który robił moda. What the heck? Jestem całkiem przekonany, jakoż iż Azalisz, Freddy Fazbear nie posiada takich ataków. Okay. To fajnie. Spermastycznie nawet bym powiedział. Czy dostanę w końcu ty perły zajebaną? Dobra. Teraz plan jest taki, spróbuję się rzucić na tego bossa i to może być bardzo przykre przedsięwzięcie. Jeżeli przegram, to kończy się odcinek. Nie. Okej, okay, dobra. No, dzięki za obejrzenie, tak zawsze trzymajcie się, see ya next time. Na razie. Unless? A, ja forgot.